Mam taką prośbę na sam początek, taka prośba, jeżeli zechcecie się witać między sobą, ze mną, to prosiłbym o to, żeby mi pomóc troszeczkę dopasować treści tego, co robimy na Facebooku Kino Szkoły i proszę się przedstawiać w ten sposób, że podacie poziom edukacyjny, na którym uczycie, czyli szkoła podstawowa 1-3 bądź 4-8 bądź szkoła ponadpodstawowa, szkoła średnia bądź branżowa. Prosiłbym też podać, jakiego przedmiotu uczycie i chciałbym się też dowiedzieć, to bardzo taka nietypowa prośba, o stopień awansu zawodowego. To pozwoli mi lepiej przygotowywać materiały, bardziej precyzyjnie zapraszać na kolejne webinary, które przygotowujemy w kolejnych tygodniach, kolejnych miesiącach. Jeszcze raz powtórzę swoją prośbę, jeszcze raz się przedstawię. Ja się nazywam Marcin Skorek, jestem filmoznawcą. Dzisiaj będę miał przyjemność opowiedzieć o mechanizmach wykorzystywanych w reklamach, do tego, żeby były bardzo komunikatywne. Dzisiaj będę też pokazywał, składał takie propozycje poprowadzenia lekcji z reklamą, takich jak ja prowadziłem dla uczniów różnych grup wiekowych. Proszę się przedstawiać imieniem, proszę napisać, na jakim etapie edukacyjnym uczycie, czyli szkoła podstawowa 1-3 bądź 4-8 bądź szkoła ponadpodstawowa, średnia bądź szkoła branżowa. I jeżeli to nie jest problem, to proszę napisać miejscowość i stopień awansu zawodowego oraz przedmiot, którego uczycie. Nie wymagam tego, żeby pisać swojego imienia, to jest do waszej decyzji. Webinar jest rejestrowany i będzie dostępny na Facebooku Kino Szkoły, a od jutra również będzie dostępny na YouTubie. Od razu powiem w sprawie certyfikatów. Dzień dobry, dzień dobry. Certyfikaty są dostępne na stronie www.kinoszkoła.pl/sklep. Tam też razem z certyfikatami są materiały dydaktyczne do poprowadzenia lekcji o reklamie w szkole na różnych etapach edukacyjnych. Od razu przestrzegam, na Facebooku pojawiają się chatboty, czyli przy dużej ilości uczestników pojawiają się tajemnicze linki z tajemniczych adresów. Proszę w te linki nie klikać, one służą wyłudzeniu danych, proszę je po prostu pomijać. Czyli jeżeli macie coś klikać, to tylko w to, co pochodzi ze strony kinoszkoły. No i powinienem od tego zacząć, przepraszam, chciałbym prosić o zgodę wyrażoną napisaniem na czacie tak, żebym nie używał formy grzecznościowej państwo, a na czas 90 minut spotkania dzisiaj formy ty, będę się zwracał bezpośrednio do ciebie i obiecuję nie nadużyć bliskości tej relacji i używać jej tylko i wyłącznie w ciągu tych 90 minut. Jesteśmy osobami sobie nieznajomymi i tak pozostanie. Szanuję ten dystans, sam chciałbym go, żeby był, ale na czas webinaru chcę do was mówić nie państwo, a chciałbym prosić o zgodę, żeby mówić po prostu wy. Proszę napisać na czacie tak, to ulży mojemu sercu, że nikogo nie urażę tą bliskością, którą na początku proponuję. Opowiem o tym, jaka będzie struktura dzisiejszego spotkania, tak żeby wszyscy, którzy tutaj są, mogli podjąć uczciwie decyzję, czy chcą ze mną pozostać, czy nie, więc przedstawię rodzaj planu tego, co się zdarzy. Najbliższe 90 minut będzie miało 4 części. Na początku powiem dwa słowa w ogóle o przekazach reklamowych, tych zwłaszcza audiowizualnych. Innymi nie będę się dzisiaj zajmował. Powiem, zapytam troszeczkę o waszą świadomość konsumencką, jeżeli chodzi o uczestnictwo w przekazie reklamowym. Od razu na samym początku zaproponuję kilka takich slajdów, które są załącznikiem do pobrania na stronie kinoszkoły do poprowadzenia lekcji w szkole o reklamie dla dzieci. Grupa wiekowa, myślę, od 9 do 14 roku życia. To się może wydawać bardzo szeroko, ale ponieważ jesteście zawodowcami w zakresie tego, czym się zajmujecie, czyli nauczania poszczególnych przedmiotów, ja myślę, że jakby język, którym będziecie przekazywali treści, zawsze można dopasować do grupy odbiorczej. Omówię kilka przekazów reklamowych, krótkich, na różne sposoby. Czyli dokonam
analizy semantycznej jednego z przekazów, dokonam dekonstrukcji jednego z przekazów, będę jednocześnie dopytywał cały czas o to, jakie macie pomysły na to, co z daną reklamą można zrobić. Chciałbym jakby bezpośrednio być z wami w kontakcie, szybciutko zerkam, kto dzisiaj z nami jest. Widzę, że jest Lublin. Niedawno byłem w Rzeszowie, to niedaleko Lublina. Tam też miałem przyjemność być w najbardziej znanej przychodni medycznej w Polsce, przychodni Medyk, gdzie przyjąłem pierwszą dawkę szczepionki, więc jestem w połowie do tego, żeby osiągnąć odporność na koronawirusa, przynajmniej tej pierwszej edycji koronawirusa. Jest Szczecin. O tak, tak, niedaleko byłem w Szczecinie. To piękne miasto. Chociaż dziwne takie trochę. Szkoła podstawowa, patrzę skąd jesteście, witamy się, Gniezno, nieduże, piękne miasto, byłem Radom, na lotnisku w Radomiu, tak, koło Pułtuska, to nie wiem gdzie to jest, okej, okay. Kalisz, okej. Chcę powiedzieć, z kim dzisiaj będę pracował, nie jestem sam, do obsługi prezentacji, do obsługi pokazywania poszczególnych filmów reklamowych, a będzie ich kilka, będzie towarzyszyła mi Joanna Zabłocka-Skorek, przypominam, ja nazywam się Marcin Skorek, zbieżność nazwisk nie jest przypadkowa, lat temu kilkanaście podjęliśmy wiekopomną decyzję o tym, żeby zostać małżeństwem. Tak trudno dzisiaj pracuję właśnie z żoną, mam nadzieję, że to przyniesie i mnie, i wam same korzyści. Okej, w takim razie startujemy i zapraszam do pierwszego slajdu. Otóż jak wygląda konstruowanie przekazu reklamowego? Zanim powstanie reklama, ktoś, kto chce za nią zapłacić, musi znaleźć dom mediowy, który jest gotów taką reklamę stworzyć. W takim domu mediowym są osoby, które będą dokładnie dopytywać, kto jest odbiorcą i jaki efekt ma przynieść reklama, bo wbrew temu, co można znaleźć w różnych definicjach, reklama nie służy przenoszeniu informacji o produkcie, albo czyni to dość rzadko, a często służy formowaniu potrzeby, na którą później będzie odpowiadał zakup produktu, używanie produktu, będzie formować myślenie o, na przykład o sobie, czyli może formować światopogląd, wreszcie może zmieniać zachowania konsumenckie i o to wszystko będą pytały osoby w domu mediowym, które będą tworzyły plan kampanii bądź samej reklamy. Czyli jakby na poziomie budowy scenariusza takiego przekazu reklamowego ci, którzy zamawiają, muszą dokładnie wiedzieć, co chcą z widzami, z widownią osiągnąć. O, widzę, że jest z nami pani Mona, a dzień dobry, i jest również pani Zofia Lesiewicz, dzień dobry pani Zosiu. Jaki jest następny krok? Następny krok jest taki, że podejmuje się decyzję, w jakich mediach ma być prezentowana reklama, bo inaczej ta reklama będzie wyglądać na YouTubie, inaczej będzie wyglądać emisja reklamy w telewizji. W tej chwili, jak mówię te słowa, bardzo częstym sposobem jest łączenie treści audialnej reklamy, która nadaje się do publikacji w radio, z treścią wizualną i nagrywając jedną, tworząc, produkując jedną reklamę, obsługujemy dwa media, czyli jednocześnie powiedzmy telewizję i jednocześnie radio. Wreszcie na sam koniec jest taki moment, kiedy sprawdza się działanie na odbiorcę, czyli jaki efekt przynosi emisja reklam, kto ogląda, jaki to ma wpływ. No i teraz się zatrzymam sekundkę i daję takie pierwsze pytanie do was na czat. Jest takie pytanie, czy jak uważacie sami o sobie? Takie pytanie, wgląd w samego siebie. Czy uważacie, że jesteście świadomymi konsumentami, odbiorcami reklam? Proszę napisać tak, nie. A ja za chwilę podpowiem, dlaczego o to zapytałem, ponieważ powiem o tym, dlaczego do chwili obecnej w mediach pojawiają się bardzo do siebie podobne reklamy i one nadal są skuteczne. Kiedy proponuję lekcje z uczniami na temat reklam, to proponuję pokazać, zaprezentować młodszej grupie wiekowej, czyli takim uczniom między 9 a 14 rokiem życia,
taką prezentację, która odnosi się do ich refleksji, jeżeli chodzi o emocje. Bardzo często reklamy dla dzieci, a dzisiaj się nimi będę zajmował, czyli w mniejszym stopniu dorosłych, bardziej dla dzieci i młodzieży, te reklamy mają oddziaływać na emocje. Mają oddziaływać w taki sposób, że dziecko jest często traktowane jako ogniwo pośrednie, to znaczy twórcy reklamy wiedzą, że 9-latek nie dysponuje własnymi pieniędzmi, nie pójdzie do sklepu sam zrobić zakupów, czy 8-latek, natomiast chodzi to dziecko z rodzicami do sklepu. I kiedy rodzice zabierają na niedzielne zakupy do marketu swoje dziecko, to ono będzie pamiętać wygląd produktu, zabawki i będzie tych rodziców w czasie robienia zakupów naciskać, użyję takiego kolokwializmu marudzenie, i wyjojczy zakup produktu. Tutaj się zatrzymam na sekundkę i przeczytam, co się dzieje na czacie, bo dzieje się coś ciekawego. Otóż pisze do mnie Barbara z Warszawy, że jest świadomą konsumentką, choć przypuszczam, że nie do końca znam wszystkie chwyty reklamowe i zapewne dałam się na nie nieraz złapać. Myślę, że większość osób, które odpisują mi tutaj na czacie, że wydaje im się, że tak, że raczej tak, że tak, mają wobec siebie takie przekonanie, że są świadomymi konsumentami, czyli w domyśle, kiedy oglądają przekaz reklamowy, to wiedzą o tym, że reklamodawca na rynku produktów, usług prowadzi z nimi jako odbiorcami pewną grę, kiedy zachwala produkty, ale my dorośli to wiemy, że to nie do końca wszystko jest prawda, że nie wszystko jest takie różowe i mamy taki dystans do tych reklam. I kiedy mówię te słowa, to troszeczkę mówię o was, że ja też tak troszkę o sobie myślę, że no, te reklamy niespecjalnie na nas wpływają. Gdyby tak było, to twórcy reklam nie płaciliby wielu milionów złotych za czas emisyjny w najlepszych pasmach telewizyjnych czy przed najbardziej popularnymi filmami na YouTubie. Gdybyśmy byli świadomi i rzeczywiście potrafili się zdystansować do przekazu reklamowego, w istocie tak się nie dzieje. I mimo, że ja jestem medioznawcą, mimo, że wiem, jak to jest skonstruowane i za chwilę podzielę się tą wiedzą z wami, to twórcy reklam, badając skuteczność oddziaływania przekazu reklamowego, nadal według starych schematów te reklamy tworzą i one nadal są skuteczne. Czyli nasze przekonanie o tym, że my wiemy, jak to działa, jesteśmy świadomi tego, że jesteśmy świadomymi konsumentami, również dzięki temu, że oglądamy reklamy, to wcale nie przeszkadza twórcom nadal te reklamy tworzyć zgodnie ze starymi zasadami. To jest ciekawa refleksja, ponieważ my jako eksperci, ludzie wykształceni, z wyższym wykształceniem, nauczyciele, mamy o sobie takie mniemanie, że jesteśmy na te reklamy mniej podatni. I uwaga, uwaga, wcale to nie jest prawda. Zatrzymam się tutaj i wrócę szybciutko do naszych dzieci. Otóż dziecko od dorosłego różni się tym, że do reklamy podchodzi bez dystansu. Kiedy używam słowo dziecko, mam na myśli grupę wiekową między 6 a 9 rokiem życia. Napędzone emocjami dziecko jest gotowe wytworzyć taką presję wobec swoich rodziców, żeby nabyć daną zabawkę. No i teraz, kiedy mamy przed sobą nasze dziecko, które rozmyśla, co by sobie tutaj nabyć, co by tutaj mieć, co by mu przyniosło przyjemność z posiadania, o posiadaniu i przyjemności będę dzisiaj jeszcze mówił, no to widzimy, to są nerfy. Dla niezaznajomionych rodziców wyjaśniam, to są takie plastikowe pistolety, które strzelają piankowymi strzałkami, najdziwniejsze kształty, niektóre napędzane nawet bateryjką, to się wszystko samo w środku rusza, niektóre napędzane siłą mięśni użytkownika. No w każdym razie takie nerwy często są przedmiotem marzeń dzieci jako konsumentów. No i zadajemy dzieciom pytanie związane z tym, czy chciałby taką rzecz mieć. Tu się pojawia taka myśl w dziecku, że posiadanie takiej rzeczy jest przyjemne i w tym momencie zwracam uwagę na tą różnicę między dorosłym a dzieckiem. Otóż dojrzały odbiorca będzie się dystansował emocjonalnie. I w czasie emisji reklamy, i w czasie momentu zakupu będzie racjonalnie uruchomił taką racjonalną część swojej głowy i dojdzie do wniosku, że, uwaga, uwaga, tu się pojawiają ceny. Więc ja jako dorosły konsument to może i chciałbym kupić mojemu dziecku zabawkę, prezent, zrobić mu prezent, a jeżeli dostrzegam cenę 319 zł za kawałek plastiku do strzelania strzałkami, to dla mnie jako nauczyciela 319 zł za plastikową zabawkę dla dziecka, ja uważam, że to jest dużo. Takiego poczucia dziecko mieć nie będzie.
I tu ciekawe ćwiczenie dla Waszych uczniów, a mianowicie takie, ile czasu trzeba pracować, czyli jak bardzo trzeba by się zmęczyć, żeby wypracować 319 zł. To ciekawa refleksja dla młodszych użytkowników reklam, to znaczy ile tak naprawdę rodzic albo kto inny musi pracować, żeby wypracować takie środki, żeby taką zabawkę kupić. Czyli lekcja o reklamie może być też pretekstem do tego, żeby się zastanowić nad wartością pieniądza. Wartością pieniądza, czyli tym, jak duży mamy nakład pracy, aby pieniążki zarobić. Ok? To potem jest jeszcze drugi kontekst takiej lekcji. Ona jest związana z tym, na ile zabawka jest trwała. Ponieważ to jest doświadczenie i rodziców, i dzieci, że bardzo często zabawki wykonane z plastiku, podkreślam, z plastiku, są nietrwałe. Znaczy w czasie zabawy ulegają uszkodzeniu. Tutaj śmiało możecie zapytać swoich uczniów, cały czas mówimy o młodszej grupie, kto ma w domu zabawki sterowane radiem, które nie działają. I mimo, że kółka się kręcą, obudowa jest cała, urządzenie sterujące, pilot wydaje się być nieuszkodzony, to jednak zabawka nie działa. I okaże się, że to jest doświadczenie wszystkich rodziców i wszystkich dzieci. Ktokolwiek, kto sobie kupował tego typu zabawki, one działają dość krótko, a potem przestają działać i właściwie z taką zabawką nic nie można zrobić, bo w Polsce nikt nie naprawia plastikowych zabawek z Chin. No z tego prostego względu, że ona jest tania, a godzina pracy takiego człowieka, który by to naprawiał, jest przewyższa wartość zakupu nowej zabawki. Co więcej, pojawia się ryzyko, że ten czas, próba naprawienia zabawki, to się nie powiedzie i zamiast zarobić pieniążki, po prostu stracimy czas. To powoduje, że taka zabawka, czy zakup takiej zabawki z plastiku jest obarczony pewną walorem etycznym. To znaczy, jeżeli ja kupuję plastikowe zabawki to i szybko je zużywam, szybko je wrzucam do kosza, to do kosza tak naprawdę oznacza tyle, że zaśmiecam świat, który jest wokół mnie. Co się dzieje z waszymi zużytymi zabawkami? Często po prostu zniszczone czy zużyte, nie możemy ich nikomu przekazać, one lądują w koszu na śmieci, czyli de facto zanieczyszczają naszą planetę. I to jest drugi ciekawy kontekst związany z lekcją o reklamie i użytkowaniu rzeczy, które przez te reklamy są proponowane. No i pojawia się kolejny kontekst. On jest związany z tym, że decyzja o tym, żeby coś kupić, jest często podejmowana pod wpływem emocji, to jest po pierwsze. Po drugie, ma konsekwencje, jeżeli chodzi o środowisko, to jest druga rzecz. No i trzecia rzecz, na ile to, co kupujemy, jest nam rzeczywiście potrzebne. I tu przechodzę do takiego drugiego poziomu refleksji, mianowicie jeżeli poprowadzimy lekcję o reklamach zabawek czy produktach dla młodych ludzi, to można próbować zapytać 12, 13, 14-latków, czy to rzeczywiście jest tak, że im więcej rzeczy posiadam, tym jestem bardziej szczęśliwy. Albo czy posiadanie kolejnej rzeczy poprawia mi nastrój. Czyli próbujemy powiązać nabywanie rzeczy z emocjami, które tej czynności towarzyszą. Po co to robimy? No po to, żeby pogłębić świadomość tego, że reklamodawca często odwołuje się do przyjemności posiadania to właśnie ta wartość manipulacji na reklamy, pod przekazem reklamowym ukrywa nam taką treść, jeżeli sobie to kupisz, to będziesz szczęśliwy, bo będziesz się fantastycznie bawił. Zwracam uwagę, że w reklamach zabawek bardzo często nie mamy samej zabawki, ale najczęściej dzieci w grupie, które tę zabawkę mają w rękach i się nią bawią i kiedy się nią bawią, przeżywają przyjemne emocje. Otóż zakup samej zabawki jeszcze nie powoduje, że tych gości bawiących się mieć będę w domu. Dobrze. Zakończę ten moment, powolutku przygotowuję się do emisji filmu o skitlesach, czyli o słodyczach i celowo to robię, ponieważ badania odbiorców reklam są związane z badaniami też poziomu zdrowia różnych społeczeństw i z tych badań wynika, że im więcej reklam oglądają dzieci, tym jest ich gorszy jest ich stan zdrowia. Mam na myśli otyłość i nadwagę. Są badania, które wskazują wprost proporcjonalną
zależność między nadwagą a ilością oglądanych reklam, a zwłaszcza reklam słodyczy i fast foodów. Tutaj się zatrzymam i pokażę reklamę i poproszę o to, żebyście wykonali na sobie takie autoćwiczenie z kojarzeniami. Czyli zapytam, kiedy oglądacie tą reklamę, oglądniemy ją dwukrotnie, kiedy oglądacie tą reklamę, jakie przeżywacie emocje, jakie macie skojarzenia, co się dzieje w warstwie, co się dzieje w środku, w emocjach. To spróbujmy w takim razie tę reklamę wspólnie razem zobaczyć. Skittles, skubnij tęczy, spróbuj tęczy. Bardzo krótki, kilkunastosekundowy film. Proszę mi napisać, kiedy widzimy siedzącego do nas tyłem mężczyznę, który doi żyrafę. Nie ma takiego przekazu na poziomie dokumentu filmowego, realiów dostrzeganych w jakimkolwiek przekazie z Afryki, żeby ktokolwiek doił, że czegoś takiego nie ma po prostu. Czyli to jest super 100% fikcji. Proszę, proszę mi napisać, co, ale i czytam, że nie lubię tej reklamy. Nie o to pytam, czy lubisz. Mnie interesuje, jakie przeżywasz emocje, jakie są skojarzenia. Kiedy widzimy mężczyznę, który doi żyrafę i zamiast mleka, w domyśle to myślę, że każde dziecko rozumie, że dojenie polega na wydobywaniu mleka ze zwierzęcia, pojawiają się skittlesy. Czuję się wyluzowana, to jest obrzydliwe, czuję irytację, to mnie bawi, czuję radość, wakacje, cudowne samopoczucie, uśmiech. Czy to zabawna reklama? Ktoś, Joanna mi napisała, że nic nie czuje. Joanno, wejdź w swoje emocje. Zaraz zobaczymy jeszcze raz, może jednak coś znajdziesz. Zaskoczenie, szaleństwo. Reklama mnie irytuje, jednak kojarzy mi się z wycieczkami na Karaiby. Czyli Karaiby, czyli wakacje, czyli przyjemnie się kojarzy. Tam się pojawia tęcza, pojawia się morze, pojawiają się palmy. Z watą cukrową, czyli z dzieciństwem, proszę bardzo. Tęcza, kolor, jestem szczęśliwa, beztroska, zdziwienie, radość, zdziwienie. Zdziwienie, że to nie mleko, no jasne, to przy pierwszym oglądaniu tak to jest. Ktoś pisze, że denerwuje, dobrze. Surrealizm, no właśnie, to jest absurdalna reklama troszeczkę. Z czym jeszcze? Z pogodą ducha, czytam dalej, co pisze, czy na czacie, z wakacjami. No teraz zobaczmy sobie inną ciekawą rzecz, że w tej reklamie my się nie dowiemy, jak słodki jest produkt, nie dowiemy się, że skittlesy mają różne smaki w opakowaniu, nie dowiemy się, ile sztuk jest w opakowaniu, nic, nie dowiemy się nic o produkcie. W tej reklamie nie dowiemy się nic o produkcie. To proszę, teraz zadaję kolejną zagadkę, to proszę mi powiedzieć, jaki jest cel tej reklamy? Dlaczego reklamodawca zdecydował się na absurdalny film o mężczyźnie, który doi żyrafę, która swoją długą szyją sięga i konsumuje tęczę. Zobaczmy go jeszcze raz. Skittles, skubnij tęczy, spróbuj tęczy. Zadałem pytanie, no tak jak zadałeś pytanie, to człowieku musisz się mierzyć z odpowiedziami. Żeby wywołać dobre emocje, absurd łatwiej zapamiętać, chodzi tylko o wywołanie emocji, żeby rozbawić i zapamiętać, czytam co się dzieje na Facebooku, bo to co nie wiadomo jest bardziej ekscytujące, cukierki znaczy szczęście, pozytywne emocje oczywiście, argumentacja emocjonalna, muzyka luz, relaksacja, krajobraz, inność przyciąga, żeby zaintrygować. No właśnie, zobaczmy teraz ciekawą rzecz, odsłaniam jeden z manipulacyjnych mechanizmów reklamowych. Otóż zupełnie jest nieważne, że ja wiem, ile jest skittlesów, jakie mają smaki. To jest taki moment, w którym jako dziecko przechodzę przez pasaż różnego rodzaju słodyczy. Przez wiele metrów w markecie mam słodycze na różnej wysokości. Mój wzrok wpada na skittlesy i kiedy widzę opakowanie, które widziałem wcześniej w reklamie, to w mojej pamięci gdzieś daleko przypomina mi się rozbawienie, zaskoczenie i pozytywne emocje. I to wystarczy. To wystarczy do tego, żebym spośród różnych słodyczy podjął decyzję, że akurat to kupię
i to akurat wrzucę do koszyka. Taki ślad emocjonalny jest wystarczający do tego, żeby reklama była skuteczna. Ok, to ja teraz wrócę z powrotem do prezentacji. I zaproszę Was do takiej zabawy w analizę przekazu reklamowego. O, jest, mam. Zobaczymy sobie reklamę babeczek nadziewanych budyniem. Reklama jest krótka. Proszę, że kiedy będziecie ją oglądać, to jest reklama, która nadaje się do pokazania dzieciom, jest prosta w analizie, dzieciom i młodzieży również. To, że film reklamowy jest skierowany do młodszego odbiorcy, nie oznacza, że 13, 14, 15-latek nie może dokonać jego analizy. To nie chodzi o to, żeby reklama była kierowana do niego jako 14-latka, tylko żeby sobie poradził z analizą, czyli chodzi o to, żeby przekaz nie był zbyt skomplikowany, a ten jest w miarę prosty, jeżeli chodzi o analizowanie. A więc to będzie reklama babeczek, babeczek nadziewanych budyniem i poproszę Was o, kiedy będziemy oglądali za chwilę ten film, o odpowiedź na pytanie, te same pytania możecie zadać swoim uczniom, na pytanie, kto jest bohaterem tego filmu. I kiedy zadaję to pytanie, to odpowiedź, że jest to jeż, to ta odpowiedź nic nam nie daje. Mnie interesują, przepraszam, relacje między bohaterami. Znaczy, kto jest kim? Przepraszam. Chyba ta wczorajsza szczepionka zaczyna na mnie działać. Skoczyła mi temperatura. Kto jest w relacjach? Kto jest kim? Kto jest wobec kogo kim? Czyli kto jest mamą, nie wiem, kto jest tatą, kto jest bratem, kto jest siostrą, kto jest wujkiem, kto jest obcym, kto jest znanym. Chodzi o relacje między bohaterami. Kto jest kim w relacjach? Czyli kto jest bohaterem tej reklamy? Jacy są bohaterowie? To jest pierwsza rzecz. I druga prośba, kiedy będziecie oglądać tę reklamę, jest taka, abyście odpowiedzieli na pytanie, gdzie rozgrywa się ta reklama, czyli to jest miejscem akcji, a to będzie istotne, jeżeli chodzi o odczytanie treści tego przekazu reklamowego. Poproszę zatem o prezentację filmu z babeczkami, drugiego filmu reklamowego, który będziemy oglądać. Tato, czy wszystkie babeczki są takie same? Synu, są zwykłe babeczki i babeczki jedyne w swoim rodzaju. Takie z bogatym wnętrzem i gorącym sercem. Jeśli w dodatku taka babeczka ma... Piękne kształty? Tak, to wtedy możesz nazwać ją babeczką idealną. W takim razie ja chcę właśnie taką babeczkę. Babeczki nadziane budyniem. Delekta. Wszystko, co kochasz. Okej, okay, proszę napisać na czacie, gdzie rozgrywa się ta reklama, co jest miejscem akcji i kim są bohaterowie. Czytam. Co piszecie do mnie na czacie w tej chwili? Dom jest miejscem akcji. Zwracam uwagę, że dom to też 34 metry mieszkania w wysokościowcu. To nie jest wysokościowiec i to nie są 34 metry mieszkania w bloku. Tak, pojawia się rodzina. Pojawiają się dokładnie dwie rodziny. Pojawia się rodzina ludzi i rodzina jeży. Sławomir pisze, że jest jeżowo i są babeczkarze. Tak, ładnie powiedziane. Wśród rodziny, w domu i w ogrodzie, tak, jeże są w ogrodzie, ten ogród jest ładnie wypielęgnowany, tam się pojawiają piękne rośliny. Miejsce, ulica, plac zabaw. Nie ma tutaj placu zabaw i nie ma tutaj ulicy. Tak, każdy jest w swoim domu, są dwa domy ludzi i to jest przydomowy ogródek, tam mieszkają jeże i w dalszym planie, w montażu równoległym, mówię też o konstrukcji tej reklamy. Ta reklama ma konstrukcję taką, że mamy montaż równoległy dwóch miejsc, natomiast dźwięk jest cały czas z jednego miejsca, czyli jakby kamera stała w jednym miejscu i przekazywała nam dialogi między jeżami
A pokazuje obrazy również z domu. Okej, okay, rodzina kształtu okrągły jakoś coś fajnego. Ojciec i syn, Anna napisała, oczywiście. To jest dość ciekawa, to jest dość ciekawy taki moment, że to jest taki dość ciekawy moment, że w dwóch planach mamy ojca Jerzyka. Muszę sobie coś tutaj odświeżyć, bo coś mi się tu chyba zawiesiło. Przepraszam na chwilkę. O, mam prezentację, dobrze. Jest. Zatem mamy ojca i syna i między nimi dochodzi do dialogu i pytania o babeczki. Jak za chwilę zobaczymy jeszcze raz tę reklamę, to zdążycie zauważyć, że ta reklama ma w warstwie audialnej, w dialogu, ma podwójne dno. To znaczy, między ojcem a synem dochodzi do nieporozumienia. Ojciec, syn, widząc babeczki w domu ludzi, dopytuje o ciastko, ojciec natomiast udziela synkowi takiej odpowiedzi, kiedy używa słowa babeczka, nie ma na myśli słodyczy. Za chwilę, jak zobaczycie tę reklamę, to odkryjecie, że na samym końcu trzeci jeż, który się tam pojawia, a to jest jeż, który robi coś na drutach, więc to jest albo żona jeża, mama małego Jerzyka, albo babcia małego Jerzyka i mama ojca jeża. Tego nie wiemy. No w każdym razie jakaś na drutach, czyli podejrzewam, że nie chłopak. Ona, ten dialog na końcu, komentuje śmiechem, zakrywając sobie ryjek. No, gdybyśmy przyjęli, że obydwaj panowie rozmawiają o ciastkach, to nie ma w tym absolutnie nic śmiesznego. Natomiast jeżeli przyjmiemy, że między nimi dochodzi do nieporozumienia, bo syn pyta o ciastka, a ojciec mówi o kobietach, bo tak można przyjąć, odczytać tę reklamę, no to rzeczywiście ten dialog może być uznany za śmieszny. Ale to nie jest jeszcze koniec, bo kiedy zobaczymy sobie ten montaż równoległy, to jeże są w takiej sytuacji luźnej. To znaczy, ojciec przed chwilą czytał gazetę, trzymał ją w łapkach, mama, babcia robi na drutach, czyli to jest taki moment, kiedy nie stresują się, nie pracują, nie ma napięcia emocjonalnego, jest na luzie i w cięciach montażowych będziemy mieli rodzinę. No cóż ta rodzina robi? Jak powiedziałem, ona jest w domku jednorodzinnym, w ostatnim ujęciu zobaczymy pokrytym białą elewacją ze śliczną zieloną trawą w kuchni, która nie jest ciasna, M3 12 metrów kwadratowych, to jest duża przestronna kuchnia, jasna, jest dużo okien w środku, widzimy ich przez okna wychodzące na trawnik, na ogród, który jest przed domem. Cóż ci ludzie robią? Ci ludzie zajmują się przygotowaniem babeczek. Na pierwszym planie na środku stołu mamy opakowanie służące do wykonania tych babeczek i oni uśmiechając się do siebie będą te babeczki przygotowywać. Kim są ci ludzie? No możemy podejrzewać, że dwójka dorosłych ludzi, mężczyzna i kobieta, w wieku powiedziałbym 30, może 30 kilku lat i dwójka dzieci, powiedziałbym 7, 9, może 8, 10 lat, oni mają miłe wspólne chwile, czyli przeżywają przyjemne emocje przy okazji robienia tych babeczek. Ja uargumentuję to, spróbuję to uargumentować w ten sposób, że w kolejnych złożeniach montażowych te dzieci będą coś wyjadać palcem z miski i rodzice widząc to zachowanie, wyjadanie palcem z miski części babeczek, nie protestują, tylko się śmieją. Czyli to jest taki moment wesoły, luźny, są dobre emocje w czasie przygotowania tych babeczek. Jednocześnie cały czas w dialogu mamy relację ojciec-syn, który dopytuje, co to są te fajne babeczki. Zatem mamy dobre emocje, dobre relacje. Teraz złożyłem ten moment właśnie wyjadania z miski i moment dialogu między nimi. Spróbuję teraz przytoczyć ten dialog, żeby on się tutaj pojawił cały. Moment, sprawdzę, czy mi się tak to uda. Synu, są babeczki zwykłe i jedyne w swoim rodzaju. Takie z bogatym wnętrzem i gorącym sercem, stop. No, jeżeli ojciec mówi o babeczce z gorącym sercem, to nie może mieć na myśli ciastka z nadzieniem.
Wiadomo, że ojciec opowiada nie o słodyczach. Kontynuując, jeśli w dodatku taka babeczka ma, teraz mu syn przerywa, piękne kształty, ten dialog ma być humorystyczny, bo widzimy, że te babeczki są okrągłe, w ładnej, papierowej, okrągłej w kształcie papierku. Ojciec kontynuuje, to wtedy możesz nazwać ją babeczką idealną. Zobaczmy ciekawą rzecz, że gdybyśmy surowo oceniali relacje i to, w jaki sposób ten ojciec kreuje wizerunek, no, jakby nie było kobiety w oczach syna, to można by się pokusić o komentarz, że jest to po prostu seksistowskie. A zatem bogate wnętrze, gorące serce i ma piękne kształty, to jest babeczką idealną. I wtedy syn jakby przerywa ojcu, syn cały czas mówi o słodyczach, w takim razie ja chcę dokładnie taką babeczkę. W domyśle tato chce, żebyś mi przygotował coś takiego do jedzenia. Na to jest komentarz ze strony i zdjęcie macie tutaj poniżej, ze zdjęcie mamy albo babci, która słysząc słowa synka albo wnuka, śmieje się, spoglądając w bok, czyli spoglądając na tego ojca, który ma wcześniej niewyraźną minę i zakrywa sobie pyszczek. Czyli mamy jakby dwa plany, które próbują nas, o moment, tu jestem jeszcze, przekonać do tego, że te babeczki związane są przyjemnymi relacjami, a jednocześnie ta reklama ma być zabawna, ponieważ dochodzi do nieporozumienia co do przedmiotu wypowiedzi. Teraz z całym kontekstem, który podałem, spróbujmy jeszcze raz zobaczyć tę reklamę, czy rzeczywiście jest tam to, co wam próbuję w tej chwili wmówić. Izabela, czy pan nie widzi moich komentarzy? Wszystkie babeczki są takie. Okej. Okay. Są takie. No coś mi się zaczęło. Czy wszystkie babeczki są takie same? Synu, są zwykłe babeczki i babeczki jedyne w swoim rodzaju. Takie z bogatym wnętrzem i gorącym sercem. Jeśli w dodatku taka babeczka ma... Piękne kształty? Tak, to wtedy możesz nazwać ją babeczką idealną. W takim razie ja chcę właśnie taką babeczkę. Babeczki nadziane budyniem. Delekta. Wszystko, co kochasz. Okej. Tu przeczytam, bo pojawiają się takie, takie irytujące, taka emocja związana z irytacją. Czy pan nie widzi moich komentarzy? Droga Izabelo, na tym webinarze na samym początku prosiłem o to, żebyśmy się zwracali do siebie na ty. Ja jestem Marcin Skorek, możesz się do mnie zwracać per Marcin. Izabelo, odpowiadam, czy ja nie widzę twoich komentarzy. Izabelo, nie widzę, ponieważ jednocześnie obsługuję i Facebooka, i GetResponse'a i być może ten komentarz twój mi umknął, ale go przeczytam, żeby wszyscy mogli się dowiedzieć o twoim komentarzu. Napisałam, że rodzina jest wzorcowa i reklama jest seksistowska. Tak, roślina i rodzina jest wzorcowa, reklama jest seksistowska, a była emitowana w polskich mediach i nie było ku temu, nikt tego jakby nie oprotestował. Zresztą takich reklam z podtekstem seksistowskim jest dużo więcej. Ja postawię taką tezę, że najprawdopodobniej twórcy tej reklamy to byli mężczyźni i uznali, że dialog o babeczce nadzianej budyniem, ponieważ są sami dorośli na tym webinarze, powiem, myślę, że to jest aluzja związana z seksualnością, te osoby, które tworzyły tę reklamę, uznały, że to będzie zabawne dla, a reklama ma być zabawna, to pozostają przyjemne emocje, ta reklama pozostawia przyjemne emocje i takie treści można, no w reklamie produktu dla dzieci, tak, no bo dorośli kupują raczej te babeczki, żeby robić je dzieciom. Okej, dobrze, to teraz mam przyjemność kolejną, ona mi się jeszcze bardziej podoba, zanim zaprezentuję tę reklamę, od razu powiem, że jej jakość jest bardzo słaba i nie znalazłem w sieci żadnej lepszej jakości, ale ta reklama idealnie nadaje się do tego, żeby pokazać taką procedurę związaną z dekonstrukcją reklamy, czyli rozłożeniem reklamy na czynniki pierwsze. Ona się może przydać również na lekcjach, ponieważ w tej reklamie nie mamy niczego seksistowskiego, więc możemy ją śmiało pokazywać. Reklama pasty do zębów i zwracam na nią uwagę, ponieważ w tej reklamie będziemy mieli dość, możemy sobie na niej poprowadzić dość ciekawą rzecz, a zwłaszcza dla uczniów klas 4-6. Kim są ludzie, którzy występują w reklamach?
ponieważ w tej reklamie ona miejscem akcji będzie, zdradzę tajemnicę, będzie gabinet stomatologiczny, pojawi się stomatolog oraz jego klienci, to spróbuję zadać pytanie, można uczniom zadać pytanie, pokazują też inne reklamy firmy Blendamed, bo to jest prawie zawsze to samo. Czy osoby, które widzimy na ekranie telewizora, czy na ekranie monitora, czy to są rzeczywiście stomatolodzy, czy rzeczywiście są to specjaliści, czy przypadkiem zostali zatrudnieni jacyś prawdziwi, realnie istniejący ludzie. I teraz chciałem zapytać na czacie, czy komuś przeszkadza, że klikam. Tutaj jest moja myszka, taką mam myszkę. Czy komuś przeszkadza, że klikam myszką? Jeżeli komuś przeszkadza, to proszę napisać, że tak, a jeżeli nie, to że nie. Okej, to co, oglądamy reklamę, poproszę o prezentację kolejnej reklamy. Tym razem będzie to Blendamed. Przykro mi, Kasiu, masz dwa ubytki. Ależ my używamy pasty z fluorem. Niestety nie wszystkie pasty są takie same. Wiadomości. Międzynarodowa Rada Stomatologów ogłosiła, że zwalczający próchnicę składnik fluoristatu w pastach Blendamed jest znacznie skuteczniejszy niż zwykle stosowany związek fluoru. Chodzi o to, że fluoristat ma ten sam składnik zwalczający próchnicę, którego używa wielu stomatologów na świecie i którego może używać twoja rodzina. Stosowanie past Blendamed z fluoristatem może oznaczać, że twoje dziecko będzie miało nawet do 4 ubytków mniej. Wspaniale, Kasiu. Patrz, mamo, nie trzeba barować. Żadnych nowych ubytków. Pasty Blendamed z fluoristatem zalecane i używane przez stomatologów. Okej, okay, ktoś napisał Staś Tarkowski. Tak jest, tak jest. Znany z ekranów polskich kin aktor. I uczniowie tego nie muszą wiedzieć. Natomiast oglądając te czy inne reklamy, szybko się zorientujemy, że w reklamach rzadko kiedy występują realnie fachowcy, no czasami są zatrudnieni po to, żeby podkreślić prawdopodobieństwo. Znaczy o Otylia Jędrzejczak, znani sportowcy, znani aktorzy, jako aktorzy występują, no ale najczęściej to ktoś gra kogoś, czyli to jest tak jak w filmie fabularnym, to co widzimy na ekranie jest wytworzoną fikcją. Okej. I teraz to przeczytam ciekawą rzecz. Z tego, co się orientuję, w reklamach leków, suplementów nie wolno zatrudniać lekarzy, przedstawicieli zawodów medycznych. Normalnie występują w nich aktorzy, ale często byli podpisywani jako lekarz X. No właśnie, no czyli mnie tak nie bardzo mnie interesuje, jakie są przepisy względem pokazywania bądź nie pokazywania lekarzy, tylko mnie interesuje, czy ja oglądając reklamę mam być przekonany, że osoba, która występuje tam, to jest lekarz. Jeżeli to jest osoba, która wypowiada się jak lekarz, jest ubrana jak lekarz, znaczy, że ona w tym przekazie reklamowym ma doważyć prawdopodobieństwo i prawdziwość słów jakością wykonywanego przez siebie zawodu, zaufania społecznego. Lekarz jest zawodem zaufania społecznego. Zatem spróbujmy podsumować ten mały kawałeczek. Profesjonalistom ufamy bardziej, czyli jeżeli mamy zareklamować pastę, ja za chwilę rozłożę tę reklamę na czynniki pierwsze, to dobrze, żeby nam reklamował ktoś, komu ufamy, bo jest dentystą, a dentysta przecież ma być lekarz, który dba o zdrowie nasze, czyli działa w moim interesie, czyli to, co mi powie, jest dla mojego dobra. I tu od razu szybciutko powiem ciekawą rzecz, że prócz tego, że mamy w reklamie gabinet stomatologiczny, to w środku mamy niesamowity moment, kiedy przekaz wizualny zostaje przerwany, pojawia się zielone tło i na tym zielonym tle pojawia się informacja, ona tak wjeżdża z góry na dół i pojawia się informacja, Międzynarodowa Rada Stomatologów ogłosiła, że... To dobrze, to teraz spróbujmy poprosić wszystkich uczniów, ja jestem nauczycielem, wy jesteście moimi uczniami, proszę wyjąć telefony, wyjąć smartfony, sprawdzić przy użyciu komputera, gdzie ma siedzibę Międzynarodowa Rada Stomatologów. Czas start, proszę to sprawdzić, po prostu mi napisać, gdzie ma siedzibę Międzynarodowa Rada Stomatologów. Jeżeli była w 93 roku taka rada, to pewnie jest ślad w Wikipedii. Proszę sprawdzić w Wikipedii. Pewnie nie istnieje, ktoś mi napisał, że nie istnieje. Że Lewandowski występuje w szamponie. Tak, no bo jest człowiekiem, który odniósł sukces, a jak ludzie odnoszą sukces, to my chcemy do nich być podobni. Też chcemy odnosić sukces, więc jak ja użyję tego szamponu, to może będę troszkę wyglądał jak Lewandowski. Chętnie, chętnie. No i szukam. Czy znaleźliście Międzynarodową Radę Stomatologów? Proszę napisać na czacie.
Nie. Nie. Sprawdziłem to. Sprawdziłem na różne sposoby. Nie istniała w Polsce taka rada, nie istniała na świecie taka rada. Nie ma czegoś takiego jak Międzynarodowa Rada Stomatologów. Zatrzymam się na sekundę. Jaki jest cel przerwania tego strumienia akcji z wnętrza gabinetu stomatologicznego? Otóż mamy być przekonani głosem lektora, jak z wiadomości telewizyjnych, że pojawił się taki podmiot jak Międzynarodowa Rada Stomatologów, która ogłasza coś. Zatrzymajmy się na sekundę, dlaczego to jest Międzynarodowa Rada Stomatologów. Po pierwsze, jeżeli to jest rada, to radzi, zatem w środku ma mądrych ludzi, to jest pierwsze. Drugie, jeżeli jest międzynarodowa, no to są najlepsi ludzie z całego świata. No i a co to za ludzie są? To są stomatolodzy, czyli zawodowcy. Więc to jest taka międzynarodowa grupa zawodowców, profesjonalistów, która nagle coś ogłasza. Ogłasza, że składniki zawarte w BlendaMed spowodują dwukropek, tam już nieważne co jest. Obecność tego napisu ma doważyć nasze przekonanie o prawdzie w tej reklamie, o tym, że to naprawdę tak się dzieje. Tutaj się zatrzymam i przeskoczę w coś, co jest jeszcze ciekawsze. Tą reklamę za chwilę zaprezentuję Wam po raz drugi, żebyście dokładnie wysłyszeli pewne rzeczy. Otóż pierwsza informacja, która się pojawia, to stomatolog zwraca się do Kasi i mówi do niej tak: przykro mi, Kasiu, masz dwa ubytki. Mamy cięcie montażowe, on najpierw odkłada tam jakieś narzędzia stomatologiczne, zwraca się do niej, że ma ubytki. Mamy cięcie montażowe, mamy ciaśniejszy kadr, widzimy twarz Kasi na fotelu stomatologicznym i w ten kadr wpasowuje się głowa mamy, czyli mamy dwie głowy obok siebie i mama mówi coś takiego. Ależ my używamy pasty z fluorem. Zatrzymajmy się na sekundę na tej warstwie słownej. Znaczy, tam się pojawia niesamowite, obecnie mało używane, ale wówczas widocznie częściej w użytku, tam się pojawia partykuła ależ. Co ona znaczeniowo ma dla nas, jeżeli chodzi o warstwę słowną, sens relacji słownej między bohaterami? Otóż ale jest partykułą, która wzmacnia wyrażenie zdumienia i zaskoczenia, ale to nie jest wszystko, ponieważ ależ występuje w zdaniach, które służą do odniesienia się do wcześniejszych informacji i wyrażenia opinii na temat cudzych słów. Czyli w tym dialogu przykro mi, Kasiu, masz dwa ubytki, ależ my używamy pasty z fluorem, będzie to występowało po to, żeby skontrastować wcześniejszą wypowiedź. Teraz cóż ta wcześniejsza wypowiedź, jakie ma znaczenie w relacjach? Otóż, kiedy stomatolog mówi Kasi, że mu przykro, że ma dwa ubytki, to jest, mogę to przetłumaczyć inaczej, to jest: nie szczotkowałaś odpowiednio często, albo za krótko, albo rozszerzę znaczenie: przykro mi, Kasiu, masz dwa ubytki od stomatologa. Zaniedbujesz szczotkowanie, teraz się zatrzymajmy sekundę. Szanowni słuchacze tego webinaru, a czymże jest regularne szczotkowanie zębów na poziomie znaczenia kulturowego? Regularne szczotkowanie zębów jest normą higieniczną. To jest coś, czego uczymy swoje dzieci, przypominam, w reklamie występuje mama z córką, czego uczymy swoje dzieci jako normy zachowania higienicznego, ale jednak na poziomie kultury. Czyli to jest rodzaj normy kulturowej. Regularne szczotkowanie zębów po posiłku jest rodzajem normy kulturowej. I teraz ten stomatolog mówi: przykro, Kasiu, masz dwa ubytki, co oznacza: naruszyłaś normę kulturową, wynikiem tego masz dwa ubytki. I mama nie mówi ja, tylko mówi my, czyli mówi o nas, czyli mówi o rodzinie i mówi: ależ my, to jakby chciała powiedzieć, no nieprawda, że naruszamy tą normę higieniczną i nie szczotkujemy. My używamy pasty z fluorem, ona protestuje. Pan mówi, że my mamy ubytki, ale że my szczotkujemy. Pan mówi, że my nie dbamy o zęby, ależ skądże? My dbamy. Co więcej, za chwilę Wam pokażę, drugi raz będziemy oglądać ten film, że kiedy mama wypowiada: ależ my używamy pasty z fluorem, to na tym dialogu Kasia patrzy złożenie
ujęć powoduje, że my wyobrażamy sobie, że ona patrzy na tego stomatologa, ona patrzy na tego stomatologa i wykonuje taki gest mimiczny. Ależ my używamy pasty z fluorem i wtedy Kasia robi takiego, ha, teraz zobaczycie. Czyli jakby spróbować rozłożyć znaczeniowo ten komunikat, to jest tak, mama mówi, że używamy i co pan na to? I tam się dzieje bardzo ciekawa rzecz, ponieważ on na to nie przyjmuje tego ataku jak na swoją osobę, tylko zamienia się w profesjonalistę, który mówi, może nie dotarła do was specjalistyczna informacja dotycząca techniki używania nowej pasty, która zawiera fluoristat. Czyli nie mówi im, nie źle szczotkujecie, tylko być może powinniście zmienić pastę, żeby dopełniać tej normy kulturowej. Czyli twórca tej reklamy odwołał się do bardzo ważnej rzeczy, która istnieje w relacjach między rodzicami a dziećmi, bo to przecież rodzice, wychowując dzieci, dopilnowują je do tego, żeby chodziły do szkoły, myły zęby, miały czyste ubranie, uczesane włosy. Tu mamy jeszcze mamę z córką, mamy rok 1993. W 93 mamy patriarchat, panowie chodzą do pracy częściej, mamy zajmują się domem i mamy zajmują się wychowaniem dzieci. To jest jakby ten moment. Dlatego w tej reklamie występuje mężczyzna, który reprezentuje porządek higieniczny świata i zwraca uwagę na to, żeby dotrzymywać, dopełniać obowiązków tego świata. I są dwie kobiety, które nie do... Jest kobieta i jej córka, która... które reprezentują ten świat wychowania, ten świat kobiecy i one mają się dostosować do tej normy higienicznej. Za chwilę w kolejnym ujęciu będziemy słyszeli informacje tej rady, ale później mamy napis po 6 miesiącach i Kasia pokazuje, mamo, zobacz, nie mam żadnego ubytku, czyli myśmy doskoczyły do tej normy higieny, jesteśmy w porządku, jesteśmy, bardzo dopilnowujemy przestrzegania norm. I teraz gdybyśmy się zatrzymali w roku 93, to wobec kobiet było oczekiwanie społeczne dotrzymywania norm, mężczyźni mogli palić papierosy, pić alkohol, robić różne rzeczy, im się nie zwracało na to uwagę, czyli wobec mężczyzn to dopełnianie norm kulturowych nie było aż tak ściśle postrzegane, przestrzegane. Zobaczmy sobie tą reklamę jeszcze raz, proszę zwrócić uwagę na ten pierwszy dialog i na to, co się dzieje w warstwie słownej, pomijając zieloną planszę. Zobaczmy sobie jeszcze raz film. Coś nam serwer nie chce. Jest, ale to mam prezentację, a chciałbym zobaczyć film. No, chyba się zaczyna. Delikatnie mi się zawiesiło. W tak zwanym międzyczasie przeczytam, co piszecie na czacie, że ma wzbudzić lęk, owszem. Ma wzbudzić lęk i zwrócić uwagę na to, że coś robią nie tak. To jest rodzaj zarzutu, tak. Nie szczotkujecie dobrze, to jest zarzut. Regularnie nie oznacza, że dokładnie. No właśnie, dobra. Ale to jest nie ta reklama. Chcemy zobaczyć reklamę Blenda Medu. Nie chce się wgrać. Ok, to zaczekajmy chwileczkę. I spróbuję się zastanowić, kim jest mama w tej reklamie. Kim jest ta mama, to możemy rozpoznać po jej wizerunku. Proszę zwrócić uwagę, jak mama jest ubrana, jak mama jest uczesana. Moment, zaraz odpalę reklamę. Jak jest ubrana i jak jest uczesana. Czy ma na sobie biżuterię, czy ma na sobie makijaż, czy jest w takim momencie oficjalnym, czy to jest może taki jogging w sobotę i wpadła do dentysty z córką. Zobaczmy sobie, kogo reprezentuje ta mama w tym filmie. Przykro mi, Kasiu, masz dwa ubytki. Ależ my używamy pasty z fluorem. Niestety nie wszystkie pasty są takie same. Wiadomości. Cięcie. Narodowa Rada Stomatologów ogłosiła, że zwalczający próchnicę składnik fluoristatu w pastach Blendamed jest znacznie skuteczniejszy niż zwykle stosowany związek fluoru. Chodzi o to, że fluoristat ma ten sam składnik zwalczający próchnicę, którego używa wielu stomatologów na świecie. I którego może używać twoja rodzina. Stosowanie past Blendamed z fluoristatem może oznaczać, że twoje dziecko będzie miało nawet do 4 ubytków. Zadbaj o dziecko bardziej. Wspaniale, Kasia. 6 miesięcy później. Patrz, mamo, nie trzeba barować. Żadnych nowych ubytków. Pasty Blendamed z fluoristatem zalecane i używane przez stomatologów. Mama zajęła się poprawnie swoją córką. Proszę zobaczyć, jak została... Reklama trwa kilkanaście sekund. Jak udało się w bardzo szczupłym dialogu opowiedzieć, czy odwołać się do potrzeby zadbania o dziecko
przez matkę z jednej strony i udało się też wprowadzić radę, która ogłasza bardzo ważną informację, czyli oglądający tę reklamę powinni na to zwrócić uwagę, że rada coś ogłosiła, co ma wpływ na zdrowie, o czym mogli nie wiedzieć. Wreszcie jako przenośnik tego męskiego świata norm, wartości i wiedzy naukowej o fluorystacie pojawia się dentysta, zawodowiec, mężczyzna, lekarz, stomatolog. Zapytałem, kim jest mama. Moja mama się tak ubierała. No w 93 moja mama też tak się ubierała. Ja się ubierałem zupełnie inaczej. Miałem bardzo dziwne włosy, ale o tym na innym webinarze. Jakby przyszła na rozmowę kwalifikacyjną, tak. Ona jest aseksualna. Nie ma żadnego dekoltu. Nie ma żadnych, nie widzimy jej dłoni. Widzimy zaczesaną do tyłu, ładnie uczesaną panią. Wiek powiedzmy do 30 roku życia, może 30 kilka. Kołnierzyk pod samą szyjkę i to jeszcze jest, to jest bluzka z kołnierzykiem, czyli to jest jakby taka męska koszula, wersja dla pani. To nie jest z falbankami, to nie jest z kwiatami, to nie jest kobiece. To jest, jeszcze tutaj chyba ma jakieś kieszonki z przodu wszyte, w ogóle. Ona się ubrała jak na rozmowę, ona jest ubrana oficjalnie. Ona reprezentuje pewną grupę społeczną, która musi się oficjalnie ubierać do pracy. Jaki zawód może wykonywać ta mama? Kim może być? Tak, tak, córka jak aniołek, tu czytam, tak, tak, oczywiście. Kim może zawodu być ta mama? Kim może być, kiedy przyszła z tą córką do lekarza? Jestem ciekaw, czy mi napiszecie. W komentarzach jest też temat używania fluoru w paście, ja ten temat też poruszę pod koniec tej reklamy. Dobrze. Pani Beata to napisała, za chwilę dopowiem. Prawnik, jest nauczycielką, ktoś napisał z uśmiechem. Pracuje w biurze, pracuje w banku. Taka była moda. No, była moda, ale do momentu oficjalnego. Owszem, moda taka była, ale nie na jogging, ani nie na dyskotekę, ani nie po domu. To jest sytuacja oficjalna. Ktoś pisze, że była na... żoną bogatego męża, dobrze, może tak, urzędniczką, pracownikiem administracyjnym, oczywiście. Proszę zwrócić uwagę, że ta pani reprezentuje średnią klasę, która osiągnęła pewien sukces, ma eleganckie kolczyki albo klipsy w uszach, mówi spokojnie, mnie jako mężczyźnie trudno powiedzieć, że to nie jest urodziwa kobieta, tak, to jest urodziwa, to jest ładna dziewczyna, do tego jest ubrana bardzo oficjalnie, ona reprezentuje nam pewną klasę społeczną, która będąc w sytuacji oficjalnej, czyli na przykład jest po pracy, czyli wiemy, że jest, no po to jest to zrobione, żebyśmy wiedzieli, bo gdyby była ubrana w dres, to każdy ubiera się w dres, ale tak oficjalnie ubieramy się właśnie do banku, może być nauczycielką, może być prawnikiem, gdzieś w tym kierunku, tak, czyli zawody zaufania społecznego, ktoś to osiągnął pewien status majątkowy i no właśnie dlatego ona występuje w tej reklamie. Ok, to mamy. O tym powiedziałem. Teraz dlaczego występuje Międzynarodowa Rada Stomatologów? Czyli trzy słowa takie zostały złożone. Co więcej, w górnej części mam taką informację, że to są wiadomości. No, słowo wiadomości wówczas oznaczało wiadomości telewizyjne, wobec których myślę, że bardzo wielu odbiorców reklam miało pewną dozę zaufania, nie tak jak obecnie. Czy tam były prawdziwe, weryfikowalne informacje w tych wiadomościach podawane. W wiadomości pojawia się Międzynarodowa Rada Stomatologów, która jest jakby, to jest w jednej drużynie z tym stomatologiem, ale jednocześnie w jednej drużynie z Blendamedem. Czyli Blendamed ma się, ta pasta ma się kojarzyć z taką, która jest zrobiona przez profesjonalistów i na podstawie badań naukowych te składniki są tam odpowiednio dopasowane. Pauza, jeżeli chodzi o analizę reklamy. Pani Beata napisała w sprawie fluoru, to jest ciekawa rzecz, że fluor, to jest chwilowa przerwa, jeżeli chodzi o analizę reklamy. Fluor rzeczywiście ma wpływ na mineralizację zębów, ale do 20, 21, 22 roku życia. Później znaczenia większego nie ma. Znaczenie by miał wtedy, kiedy żylibyśmy w środowisku pozbawionym fluoru. No w Polsce takich środowisk nie ma i kiedyś, dawno temu, w latach 60. Amerykanie zalecali fluoryzację wody pitnej, nawet w Polsce był taki program, ale dość szybko się okazało, że fluorki niekorzystnie wpływają na zdrowie, z tegoż powodu, że fluor jako pierwiastek jest toksyczny w wyższych stężeniach. On wpływa negatywnie. I jeżeli przeszukacie sieć, to znajdziecie informację o tym, że w Wielkiej Brytanii niektóre firmy produkujące pasty do zębów wypłacały odszkodowania osobom, które
przyjęły zbyt dużo fluoru i to doprowadziło do przebarwienia ich kości, przebarwienia ich zębów. Czyli do pewnego momentu fluor jest przydatny, a później niekoniecznie możemy używać pas bez fluoru, chociaż większość, 90% jest fluoryzowana i co więcej musi mieć smak miętowy. Dobra, jak to mamy, to możemy zrobić jeszcze ciekawszą rzecz. Mianowicie znajdziemy się tutaj. Czyli zamykamy temat Blendamedu. Pokazałem jakby w jaki sposób w dialogu został ukryta przymus kulturowy, jak została ukryta obowiązkowość rodziców względem dzieci, a zwłaszcza matek w opiece nad dziećmi. Pokazałem relacje kobieta-mężczyzna, te dwa światy, reprezentacje tego, kto wyznacza reguły tego świata i kto powinien je przestrzegać, że kobieta powinna się tutaj dostosować. I przejdźmy do kolejnej, pokazałem znaczenie partykuły ależ i tego, dlaczego ona została tam użyta, jaką relację to wytworzyło, że mama z córką stanęły po jednej stronie jakby barykady tego, że dopełniają tego warunku kulturowego, ależ ma stop, moment, sekundę, my myjemy pastą z fluorem. Nie do końca to ma znaczenie, mówi im lekarz. I przejdziemy do innej reklamy. I tutaj dokonam takiej dekonstrukcji reklamy od strony wizualnej. Ta reklama nie ma dialogów, jest prostsza. Myślę, że śmiało nadaje się dla starszej grupy wiekowej, ale dla młodszej też, bo nie jest zbyt skomplikowana. To jest reklama Coca-Coli związana z mistrzostwami świata. I analizując tę reklamę będę odwoływał się do tego, do jakich potrzeb odwołuje się przekaz reklamowy. To gdybyśmy się cofnęli i gdybym zapytał, do jakiej potrzeby odwołuje się reklama Blendamedu, to bym powiedział, odwołuje się do takiej potrzeby rodziców, tam jest potem zwrot wprost do rodzica, bo jest mowa o dzieciach do 21 roku życia, rodziców o to, żeby zadbali o swoje dzieci, jeżeli chodzi o sposób dopełniania normy kulturowej w zakresie higieny, ale tego, jakiej pasty używają, żeby te dzieci nie miały ubytków, żeby tym dzieciom w przyszłości te dzieci nie miały problemów z uzębieniem, przecież zęby ma się jedne na całe życie. Czyli do potrzeby zadbania o drugą osobę. Teraz zobaczmy sobie kolejną reklamę. Jak powiedziałem, reklamę Coca-Coli. Ta reklama z kolei odwołuje się do innych potrzeb. Zobaczymy ją całą, a ja poproszę o to, żeby w czasie jej oglądania, żebyście wykonali kolejne ćwiczenie razem ze mną, a mianowicie ćwiczenie z odpowiedzią na pytanie. Znowu, kto jest bohaterem tego filmu? I znowu interesują mnie relacje. To będzie bohater grupowy i bohater indywidualny. To jest pierwsza rzecz, o którą zapytam. Drugą rzecz, o którą zapytam, to będzie pytanie de facto, czym ci bohaterowie, jaki mają cel? Czym ci bohaterowie się zajmują? Jaki mają cel działania? I wreszcie trzecie, i to będzie dość ciekawe pytanie, bo reklama jest dość długa, więc będzie można śmiało poszperać w zawartości wizualnej. Gdzie ona się rozgrywa? Gdzie to wszystko się dzieje? Oglądnijmy. 2014 rok. Mamy zatrzymanie akcji, product placement i akcja. I na końcu slogan reklamowy Open Happiness. Dobrze, spróbuję poprosić jeszcze raz, napiszcie mi na czacie, kto jest bohaterem tej reklamy, jaki jest cel tego bohatera indywidualnego, zbiorowego i gdzie rozgrywa się akcja, bo to dość ciekawe,
jak formowany jest ten przekaz reklamowy, że w tym przekazie no, będą potencjalni konsumenci tego, co jest reklamowane. Piszcie, piszcie, ja będę czytał. Ta reklama jest do innej grupy, od innej od kogo innej. Każdy może być mistrzem, zwycięzcą. O, taki może być przekaz. Ktoś napisał Meksyk Favele. No to na pewno nie jest, nie mamy bogatych dzielnic mieszkaniowych, nie mamy elitarnych, nie mamy żadnych drogich samochodów. Celem jest zdobycie piłki, tak, tak. Celem jest przechwycenie piłki, tak. Przebiega cały świat, żeby napić się Coca-Coli. Nie. On nie biegnie po Coca-Colę. Młodzi chłopcy są bohaterami, mają 13-16 lat, zgoda. Ale ci młodzi chłopcy to nie są każdy chłopiec na innym kontynencie. Proszę zwrócić uwagę, że ci chłopcy wcześniej grali w piłę. Strzelali gola, czy strzelili gola. Tak? Czyli ci chłopcy, 13-16 lat, to nie są jacyś chłopcy, tylko to jest, uwaga, drużyna. A od chłopców jakiś drużyna różni się tym, że drużyna to jest grupa ludzi, która ma jeden cel. Czyli oni współdziałają dla osiągnięcia celu, którym jest wygranie meczu. Bohaterem tego filmu jest drużyna chłopców, którzy stracili piłkę i mają jeden cel, aby ją odzyskać. Przypominam, mamy Mistrzostwa Świata. Wszyscy oglądają mecze. Na ustach wszystkich są drużyny, które robią dokładnie to samo. Ktoś mi napisał, nie do końca, bo dołączają do nich inni. Świetnie. Za chwilę zapytam, dlaczego tak się dzieje. Czy to są piłkarze? No, jak kopią piłkę, to są dzieci grające w piłkę, bo jak słyszę piłkarz, to myślę, że to są zawodowcy. No to nie są zawodowcy. Myślę, to są tacy chłopcy, którzy mają radość z kopania piłki. Ktoś mi wypisuje, jaki jest sens tej reklamy, że chodzi o pokonywanie trudności, owszem. Ktoś napisał, łączy nas piłka i Coca-Cola. Świetnie, oczywiście. Coca-Cola ma pomóc w sukcesie i łączyć ludzi. Jasne, że tak. Celem jest zdobyć siłę do biegania, oczywiście, i złapania piłki. To więcej niż ich drużyna. Tak? Później to już więcej niż drużyna. No właśnie. Ale na samym początku ta drużyna nie biegnie. I teraz pytanie, dlaczego? Na samym początku reklamy ta piłka ucieka, wylatuje przez dziurawą siatkę bramki na boisku do grania w piłkę. Ucieka, ta drużyna dobiega, mamy panoramę na miasto i oni stają. Stają i co się wtedy dzieje? To jest ciekawy moment. Ci chłopcy, ja to tak czytam, oni mają moment, żeby się zastanowić, co mają zrobić. Mają taki moment stop. Pojawia się kola, pojawia się zbliżenie, przekazywanie coli z ręki do ręki, pojawia się łyk coli i kiedy się to dzieje, kiedy ta cola zostaje wypita, oni podejmują decyzję, żeby wziąć wyzwanie na plecy i pobiec za tą piłką, która jest daleko. Czyli ta Coca-Cola coś spowodowała u nich. Zobaczmy, co się dzieje dalej. To jest drużyna, która jest obserwowana. Zapytałem przed oglądnięciem, przed prezentacją tego filmu reklamowego, zapytałem o to, kto jest bohaterem tej reklamy i gdzie się rozgrywa ta reklama. Zwróćcie uwagę, że ci chłopcy biegną przez dość ciasno zabudowane, niezbyt czyste miasto i są obserwowani, podobnie jak w czasie trwania meczu piłkarskiego. Kto ich obserwuje? No obserwują ich, no właśnie, czy ci ludzie są zajęci swoimi sprawami? Okazuje się, że oni mają jakąś przerwę, oni mają jakąś siestę w tym momencie. Oni się posilają, nie wykonują swoich czynności zawodowych. A gdzie to wszystko się rozgrywa? No właśnie, jak zobaczymy te dachy i te zabudowania, to jest biedota. To nie są bogate dzielnice, to są fawele, to nie są ludzie w krawatach, to są ubodzy mieszkańcy. Co oni robią? Jak mają przerwę, to oglądają telewizję, oglądają właśnie mecz, posilają się. Proszę zobaczyć, że w tym, mimo że bohaterem jest drużyna chłopców, czyli są mężczyźni, to jednak w tym filmie mamy kobiety, które obserwują ich albo występują jako
No właśnie, tutaj te panie się spotkały, mamy cztery panie przy stoliku, to jest spotkanie kobiet, które piją Coca-Colę. I takich product placementów będziemy mieli więcej. Ci chłopcy właściwie przebiegają przez różne przestrzenie po to, żeby pokazać, kto pije kolę. No tu mamy całą rodzinę, mężczyzna jest w garniturze, jest w koszuli, i żona i córka spożywają pałeczkami, spożywają ryż, ci chłopcy przebiegają, ale na stole stoi Coca-Cola. Czyli spożywają tą Coca-Colę różni ludzie, najczęściej kiedy są w relacjach ze sobą. Czyli picie Coca-Coli jest związane z przebywaniem, nawiązywaniem relacji, tworzeniem relacji, przebywaniem z osobami, wspólnym na przykład jedzeniem. No i nagle pojawia się coś, co jest absurdalne, że oni tak biegną, ci ludzie ich obserwują, wcale nie kibicują, tylko oni ich obserwują, mają przerwę, w przerwie piją kolę. Nagle mam cięcie montażowe i się okazuje, że to już nie jest drużyna, która biegnie za piłką, tam po drodze się dołączyli jeszcze inni chłopcy i mamy cięcie montażowe i się przeskakujemy w zupełnie inny świat. Oni tak biegli, że znaleźli się w innym świecie. Na poziomie warstwy znaczeniowej, co to oznacza? No to oznacza, że mieli na tyle siły, żeby przebiec kawał, tam się pojawiają piramidy. Jesteśmy jako widzowie po raz pierwszy zaskoczeni, że to się pojawia, ale przekaz jest taki, że ta chęć zdobycia tej piłki motywuje bardzo wielu ludzi do tego, żeby pobiec za nimi, żeby się włączyć do tej drużyny. I co więcej, kiedy pijesz Coca-Colę, to należysz do tej drużyny i kiedy udaje się zatrzymać piłkę, to mamy moment fety, mamy moment wiwatowania. To jest taki moment, kiedy tłum jest entuzjastycznie rozemocjonowany, rzuca czapkami w górę, kowboje by strzelali w powietrze koltami, a tutaj uczestnicy tego wydarzenia, młodzi, bardzo młodzi ludzie, podnoszą butelki coli do góry w takim geście zwycięstwa i na samym końcu pojawia się również slogan reklamowy Open Happiness, co bym próbował, rozkładając to znaczenie dla pijących, że to jest odwołanie do wolności ekspresji stanu emocjonalnego, przyjemnego stanu happiness. Jak ja się otwieram do przeżywania happiness, tak samo jak otwierał butelkę Coca-Coli, to happiness ze mnie, będę mógł przeżywać przyjemne emocje, co więcej, które były poprzedzone pewnym wysiłkiem, który zakończył się sukcesem, bo ta piłka zostaje w końcu złapana. Okej, to teraz może zobaczmy w kontraście drugą reklamę Coca-Coli, która nie jest związana ze sportem. Ta druga reklama Coca-Coli jest skonstruowana troszeczkę jak dramat psychologiczny i też jakby wartością pokazywania tej reklamy na lekcjach jest to, żeby zaprosić uczniów do takiego wglądu w nasze wnętrze, co przeżywamy, kiedy widzimy treść tej reklamy, a zwłaszcza kiedy mamy podsumowanie tego obrazu. Zobaczmy sobie tę reklamę. Ona jest Coca-Coli związana ze świętami. I sprawdźmy, jaki ma ładunek emocjonalny. I też dokonamy, jest dość prosta bez dialogów, więc jest prosta, w miarę prosta w analizie. I bardzo poproszę, żebyście oglądając ten przekaz reklamowy zerknęli na swoje emocje takim bardzo bacznym okiem, zwłaszcza kiedy mamy rozwiązanie akcji, kiedy mamy jakby finał. Ponieważ ten film został zbudowany na istotnych potrzebach relacji międzyludzkich między dzieckiem i dorosłym. Czyli to jest troszeczkę tak, gdybym spróbował to przełożyć na moment dokonywania zakupu, że to ten dorosły, który decyduje o zakupach na święta, to on podejmie taką, a nie inną decyzję, ponieważ produkt Coca-Cola będzie mu się kojarzył z relacjami wobec swojego dziecka. Zobaczmy zatem film.
No i proszę mi napisać, co w waszym pejzażu emocjonalnym zdarzyło się, kiedy fabuła filmu została rozwiązana. Oczywiście, pojawia się oczywiście. No to nie jest takie oczywiste, dlatego że jeżeli oglądamy tę reklamę po raz pierwszy, ona zawiera suspens. My nie wiemy, co się zdarzy w momencie, gdy ojciec dociera do domku świętego Mikołaja, on jest closed for Christmas, zamknięty na święta. Czujemy wzruszenie. Wzruszenie, czytam dalej, co tu się dzieje. Też wzruszenie. Z Kolą nie ma rzeczy niemożliwych. Ania napisała, że wszystko się dobrze skończyło. Tak, tam było niepewnie. Ten ojciec miał niepewne momenty. Tak, on graniczyły ze śmiercią. Historia trochę przeciągana, ale ja pytam o emocje, co przeżywasz. Adriana, napisz, co przeżywasz, a nie, że trochę przeciągana. Nie opiniuj reklamy, tylko co przeżywasz. Pognywanie, wiara w miłość do dziecka, a no właśnie, tam jest bardzo ważna, te emocje, które nam towarzyszą w finale, w rozwiązaniu akcji, tego suspensu, one są związane z tym, co tak naprawdę chce to dziecko. Czyli to jest takie realizacja naszego głębokiego, naszej głębokiej jako dorosłych potrzeby, żeby relacje z dziećmi nie były oparte na dawaniu prezentów i realizacji tego, co zostało napisane w liście prezentów do Mikołaja, tylko żeby opierały się na tym, co jest dla dzieci, powinno być, co chcielibyśmy, żeby dla dzieci było najważniejsze. Ktoś pisze, że oczekujemy pozytywnego tak. Marta pisze, że oczekujemy pozytywnego tak, zakończenia. Zobaczmy teraz dość ciekawą rzecz. Czy w tej reklamie dowiadujemy się cokolwiek o Coca-Coli? Nie. Od początku do prawie ostatniego kadru mamy ojca, który pokonuje przeszkody, pokonuje, bo uważa, że list, że dostarczenie listu, dopełnienie prośby dziecka przez dorosłego, dotrzymanie obietnicy dostarczenia listu do Mikołaja, obietnicy złożonej dziecku jest bardzo ważne. Czyli w tym filmie mamy taką wartość, taką myśl, dotrzymywanie obietnic jest mega ważne. Aby gdzieś tam dalej w domyśle, aby dziecko było szczęśliwe. Co więcej, w rozwiązaniu akcji dostajemy taki przekaz, że dla tego dziecka jest ważne nie to, co byśmy pomyśleli. Dla tego dziecka jest najważniejsze, aby tato, rodzina była przez chwilę wspólnie razem. Tu działa bardzo silny mechanizm potrzeby bycia w dobrych relacjach i we wspólnych wartościach z rodziną i z dziećmi. Do tego dołącza się Coca-Cola jako taki mechanizm, który na końcu pstryknie. Święta to jest taki moment, kiedy to właśnie ty możesz dać wyjątkowe nie kupowanie rzeczy, a twoja obecność, to ty możesz nadać świętom czegoś absolutnie wyjątkowego. Czyli nie o produkcie, czyli nie o litrażu, nie o cenie, nie o zawartości cukru, nie o smaku. Spróbujmy zobaczyć tę reklamę raz jeszcze z taką myślą, taką próbą odpowiedzi na pytanie, do jakich wartości odwołuje się ten przekaz reklamowy. Zobaczmy ją może jeszcze raz. Komentujcie na bieżąco. Stop. Jak w klasycznym filmie przygodowym mamy
tak zwane perypetie, przeszkody stawiane przed bohaterem. To, w jaki sposób on je pokonuje, świadczy o tym, jakim jest człowiekiem, że jest uparty, zmotywowany, aby dążyć do celu. Za tą motywacją stoją jakieś wartości. On pokonuje te wszystkie przeszkody, chce zrealizować wydań, jest bardzo ważne, co to jest to, co jest bardzo ważne. Zgodzę się, że ktoś tutaj oglądając ten film, nawet się ktoś powinien, tak, ona jest produkcyjnie długa. My żałujemy trochę tego taty, który tak marznie, tak. Zobaczcie na jego twarz, zarósł, broda mu zarosła, odmrożony ma nos i wreszcie, kiedy mamy zwrot akcji. Analizy pod progiem, pod progowej analizy, czyli poniżej tego sensu, o którym mówimy jakby na wprost, czytając kolejne kadry tej reklamy, to się odwołuje do bardzo głębokich emocji związanych z relacjami rodzinnymi, dotrzymywaniem obietnic dzieciom, ale też tym, że dzieci wierzą w Mikołaja, czyli jest taki świat wartości dziecka, który my pielęgnujemy pewnej tradycji. Drugim przekazem podprogowym jest taki, drugi podprogowy przekaz jest taki, że dobry rodzic, taki, który dba o dzieci, to chce im tak, żeby w ich życiu było dobrze, to kupi im kolę, bo dzieci lubią pić kolę. Ten kolejny przekaz podprogowy jest taki, że ten ojciec, jak w coś wierzy, to wierzy mocno i naprawdę. Czyli są takie rzeczy, takie filary bycia dobrym rodzicem. No i wreszcie sam temat związany ze świętami, gdzie na samym końcu w sloganie reklamowym ważne jest to, co ty sam sobą wniesiesz w relacje w czasie świąt. No tak wygląda jakby analiza od strony manipulacji w tej reklamie. Takie reklamy zapadają nam w pamięć, kiedy nam się ściska gardło pod koniec, kiedy okazuje się, że ta córka prosi świętego o to, żeby tato mógł bezpiecznie wrócić na święta, bo to on jest dla niej najważniejszy. No to jeżeli dziecko nam mówi, że nas kocha i że my jesteśmy dla niego najważniejsi, no to to jest miód na serce każdego, tak, każdego rodzica. Zobaczmy, jak głęboko relacje, w wartości, w nasze potrzeby bliskiego bycia z dziećmi wkracza ta reklama. Dobrze, to zobaczmy może kolejny przekaz reklamowy bo mamy, patrzę na godzinę, 20.25. To jest 20.25. Bardzo Wam dziękuję za obecność. Cieszę się, że mogłem się podzielić kilkoma pomysłami. Powiem, co przygotowałem, jeżeli chodzi o scenariusze lekcji. Będziecie mogli znaleźć reklamy, które przygotowałem. Linki do tych reklam można je sobie znaleźć. Przygotowałem prezentację PPT, które można wykorzystać w czasie prowadzenia zajęć w szkole dla różnych grup wiekowych. Są już przygotowane scenariusze lekcji. To wszystko razem z certyfikatem jest dostępne na kinoszkoła.pl/sklep. Bardzo dziękuję, mam nadzieję, że będziecie na moim kolejnym webinarze. Przygotowałem webinar dotyczący wizerunku nauczyciela w czasie prowadzenia lekcji w systemie zdalnym, jego dobrostanie duchowym i wewnętrznym takim spokoju, i to jest związane też z relaksacją, czyli to będzie taki webinar szkoleniowy dla nauczycieli o tym, żeby dobrze się czuć w czasie
prowadzenie lekcji na zdalnym, a już za 2 dni na Facebooku Kinoszkoły będzie webinar poświęcony przeżywaniu takiej emocji, jaką jest stres, a zwłaszcza w sytuacji, w jakiej znajdują się nauczyciele. Natomiast w miesiącu maju będzie bardziej o wizerunku nauczyciela, o tym też, co się dzieje z naszą twarzą, kiedy przeżywam różne emocje. Ja z wykształcenia jestem aktorem mimem, czyli mam dość duże doświadczenie czy wyczucie tego, co się dzieje w mięśniówce twarzy, kiedy pojawia się w środku napięcie, co jest z kolei widoczne i słyszalne przez uczniów, którzy nas oglądają, którzy nas słyszą, wyczuwają to, w jaki sposób się czujemy. Ten webinar będzie dostępny w miesiącu maju, na niego gorąco zapraszam, też pokażę techniki relaksacyjne, pracy z mięśniami twarzy, pracy ze skórą twarzy, pracę z kręgosłupem piersiowym i szyjnym, tak żeby w prosty sposób, samodzielnie, w niedużym nakładem czasu wyprowadzić z siebie taką energię, żeby uczniowie w czasie, kiedy prowadzimy lekcje w systemie zdalnym, mieli wrażenie, że tyskamy energią i mamy dobry nastrój. Przed Wami informacje o tym, co się zdarzy w maju. Pojawi się kolejny raz webinar o influencerach, on się bardzo podobał, było ponad 2000 osób, oglądało ten webinar na Facebooku, pojawi się filmowa lekcja o relacjach wewnątrz klasy między uczniami, między nauczycielem i uczniami, no i wreszcie to, co ja, na co ja zachęcam, bo ja będę prowadził, 19 maja zdejmij z siebie zmęczenie też mamy właściwie końcówkę roku szkolnego, o poprawie jakości nauczania dzięki praktykom relaksacyjnym, czyli to będzie taki webinar praktykowania, który ma uczestnikom dać różnego rodzaju techniki, praktyki do tego, żeby wytwarzać energię, pokazywać energię w czasie uczenia na zdalnym. Bardzo dziękuję za obecność, mam nadzieję, że się Wam podobało. Gorąco zachęcam do uczestnictwa w kolejnych webinarach, przypominam, certyfikaty i materiały edukacyjne, materiały do pobrania są na stronie sklepu kinoszkoła.pl. Bardzo dziękuję i do zobaczenia. A, i prowadził dla Was Marcin Skorek, zaszczepiony.